Witam Was bardzo serdecznie w filmiku informacyjnym, w którym wyjawię Wam co nieco o tym majowym projekcie. Wiem, że jest koniec maja, ale niestety tak się złożyło, że teraz ten filmik nagrywam. Chciałem zakończyć wszystkie moje projekty Let's Play, zanim nagram ten film. I tak, ostatnio dostaję wiele prywatnych wiadomości na YouTube i pytań na Asku i na Skype i na GG z prośbą o nagranie jakiegoś Let's Play'a. I powiem Wam, że o to mi właśnie chodziło w tym moim projekcie, którego właściwą nazwą powinna być letnia seria Let's Play, którą właściwie nagrywać będę w lecie. Taką właśnie nazwę początkową przyjąłem, ponieważ ten film miał się pojawić w maju. No, ale niestety LP, których nawet nie miałem czasu nagrać, mi tym przeszkodziły. A nie chciałam mi się wszystkich oczywiście zawieszać. Zawiesiłem tylko Still Life, ponieważ tam się zaciąłem. Właściwie dlatego zawiesiłem Still Life, ponieważ w jednym miejscu się zaciąłem i nie mogłem czegoś znaleźć. A nie chciałam się szukać. Ale wracając do tematu, o to mi chodziło właśnie, żebyście mi pisali, z jakich gier mam nagrać Let's Play. I prośba do Was, żebyście mi napisali tutaj, w komentarzach pod tym filmem, jakie Let's Play'e mam nagrać, z jakich gier. Ponieważ chcę mieć to w jednym miejscu, więc piszcie tutaj w komentarzach pod tym filmikiem, z jakich gier mam nagrać Let's Play'a. A teraz powiem Wam, jakie propozycji nie przyjmę. A więc, nie przyjmę propozycji z prośbą o nagranie jakiegokolwiek Tomb Raidera. Ponieważ mój kanał bardzo lubi Lara Croft i ja jako gospodarz nie chciałem od razu nagrywać wszystkich części Tomb Raidera, ponieważ jak nagram je wszystkie od razu, to później będę tęsknił za Larą i będę za nią tęsknił i nie wiem, może od nowa pewnie będę chciał nagrywać. Wiem, że kiedyś skończę wszystkie Let's Play'e z Tomb Raidera, ale nie chcę tego od razu wszystkiego robić pod rząd. Nie chcę tego od razu wszystkiego nagrywać, wszystkich części Tomb Raidera. Więc z takimi wielkimi przerwami kurde. Straciłem słowo. Półrocznymi przerwami, o. Znalazłem słowo, półrocznymi. Półrocznymi przerwami mogę nagrywać jakiegoś Tomb Raidera. Ale tak to mi nie przesyłajcie takich propozycji. Ewentualnie, jeśli chcecie, mogę nagrać jakieś customy Tomb Raidera. To oczywiście przyjmę z wielką chęcią. Zrobię taki loose let's play, właściwie nie loose let's play, tylko taki let's play z danego customa. Kolejną rzeczą, jakiej nie przyjmę, to wszystkie części Harry'ego Pottera, oprócz Komnaty Tajemnic. Harry'ego to chciałbym nagrać po kolei, więc jak chcecie Harry'ego, tylko Komnaty Tajemnic. A tak to z wszystkich innych możliwych gier możecie mi dawać propozycję z prośbą, jaką mam nagrać. Oczywiście mój komputer niestety nie jest taki super, że pociągnie mi każdą gierkę. W związku z czym będę musiał niektórym chyba propozycją odmówić o nagranie ich. Ponieważ wiecie, mój komputer jest nie najnowszy i nie wszystko mi pociągnie. Co ostatnio zobaczyłem. A, jeszcze jedno. Każdy może mi tutaj dać tylko jedną propozycję w komentarzu. Tak więc jak pojawi się jakiś komentarz, nagraj Let's Play z na przykład Sacred i to. Nie. Sacred i Assassin's Creed. To niestety ten komentarz nie zostanie tak uznany. Możecie mi dawać tylko jedną propozycję. Ponieważ jakbym tego nie skrócił do jednej pozycji, bo i moglibyśmy mieć taką.
możliwość dania mi wszystkich tych możliwych gier, jakie chcielibyście zobaczyć u mnie tutaj, to by wyszło to pewnie masa, z jakieś 50 gier, a ja tego bym nie chciał i to by było troszeczkę bez sensu. Wszystko bym tak nie nagrał i odmawiać też. I to byłby bez sensu. Tak więc każdy może dawać tylko jedną propozycję. A więc tak, później jak będzie tych gier dość dużo, mniej więcej 20 albo ileś, to zrobię może głosowanie, losowanie, z którego wybierzecie 5 gier, z których będę mógł zrobić let's play. Będzie takie na chwilę trafił. Oczywiście nie bardzo mi obchodzi, czy będzie to let's play na ślepo, czy na... tak na... czyli nie na ślepo. Chciałbym nagrać to, co byście chcieli mnie zobaczyć. Ja ci nie przygotowałem stopera, no trudno. Pewnie i tak 5 minut nagrywam, ale okej. Możecie również łapkować niektóre propozycje. I na przykład jeśli jakaś propozycja miałaby jakieś 10 łapek w górę, 15, 20, no to ta propozycja, nie wiem, przychodzi do drugiej rundy. I tak to będzie wtedy 4 gier do losowania. 4 gry do losowania wtedy będą. No i oczywiście będę mógł jeszcze robić luz let's play'e z niektórych gier, które nie wyjdą z tego losowania. Tak więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, a jak nie, to po prostu trafi do kosza i nie było tego filmiku. Nie było tematu, nie było rozmowy. Tak, widzicie, wgrałem Wiedźmina. Po prostu musiałem nagrać ten filmik na jakimś... na jakiejś tle gry, na jakimś menu głównym gry. Ponieważ, nie wiem, Fraps ostatnio nie nagrywa mi pulpitu oraz stronę głównych neta, więc chciałbym, żeby nagrywał, ponieważ jak będę na tej stronie z losowaniem, to chciałbym, żebyście zobaczyli, jakie gry wytypuję. Nie wiem, chyba że ściągnę jakiś inny program, albo to się coś naprawi, albo jeszcze to jakoś ogarnę. Nie wiem, może ja coś źle wcisnąłem i nie nagrywa mi pulpitu. Właściwie jest tam taka opcja, ale ja mam ją włączoną. No i tak mi nie nagrywa. Właściwie będę chyba za sekundkę nawet grał Wiedźmina. Wiecie co? Zniszczyła mi się klawiatura. Tak, dzisiaj właśnie grałem sobie w Vice City. Zastopowałem sobie grę. Przyszedłem, włączyłem. Nie mogę chodzić. No co jest, lol, musiałem zdecydować komputer, ponieważ klawiatura mi nie łaziła. Musiałem podmienić tą klawiaturę z jeszcze bardziej szańską, która mi niszczyła starszy komputer mój. I też jest uszkodzona, ale okej. Będę musiał kupić nową klawiaturę, mam nadzieję, że w jakimś bliższej przyszłości ją kupię, może za 2 dni. Spróbuję pojechać i kupić jakąś klawiaturę, może mi przynosić dziecka na urodzinę. Dzisiaj przyszły jeszcze do mnie dwie gry, które zamówiłem na Allegro, mianowicie Neverwinter Nights, Gniew Zehira i Wrota Zachodu. Bardzo miły człowiek i bardzo miła taka oferta, ponieważ te gry były bardzo tanie, zapłaciłem za 2 dodatki, 30 zł zostało mnie. A tak to jedna gra kosztowała około 10 zł. No i niestety nie było maski z Drive. No właśnie maskę z Drive chciałbym najbardziej. Nie wiem, może jeszcze zamówię tam od innego sprzedawcy. Jeszcze zobaczy się. Nie zrobiłem jednak unboxingu, ponieważ... tak, nie miałem zbytnio czasu i tak chciałem się dorwać do tych pudełeczek. Nie, to było strasznie bardzo dobrze zapakowane. Była koperta, później męczyłem się z folią bąbelkową. Mam jeszcze ją przy sobie. Później męczyłem się z taśmą klejącą, z tekturą.
i swoją od gry i dostarłem do pudełek. Tak, w końcu będę mógł grać w dodatki Neverwinter Nights 2. Haha. Właściwie nie miałem żadnych dodatków Neverwinter Nights 2 i ostatnio mnie zaszło na kupno Neverwintera. Niestety nie było go w żadnym sklepie, więc musiałem zamówić przez Allegro. Maskę z Dite też będę musiał zamówić. Co to jeszcze mogę wam powiedzieć? Wiem, mozolnie gadam i troszeczkę bez sensu to jest. Nie za bardzo się przygotowałem. Aha. Podejrzewam, że do końca roku szkolnego będzie troszeczkę mniej odcinków, bo wiecie, poprawy i inne takie rzeczy. A po wakacjach to w ogóle będę miał strasznie mało czasu, będę musiał się strasznie uczyć. Więc filmików będzie strasznie malutko po wakacjach, tak sądzę. Chyba jeden na miesiąc. Właściwie chyba kiedyś miałem taki okres, że musiałem wysyłać jeden filmik. Dziwnie to zabrzmiało, ale wiecie, o co kaman. Tak mi się już nagrywam to 10 minut. No dobra, myślę, że teraz zakończymy. Doszedłem teraz do drugiego aktu w Wiedźminie. Ja te wyzimy skończyłem. Nawet sobie włączę. Tak więc to chyba byłoby na tyle. Tak więc piszcie mi w komentarzach, jakie chcielibyście zobaczyć LP w moim wykonaniu, z jakich gier. Tak, macie tylko jedną propozycję do dania mi, ponieważ więcej propozycji tak nie przyjmę. Jeden użytkownik może dać mi jedną propozycję. Wiecie, o co kamam. Wiem, strasznie mocno mówię, niezbytnio się przygotowałem do tego filmiku. Ponieważ ostatnio w ogóle nie mam czasu nagrywania i muszę się uczyć i poprawiać. Niestety. Ale przynajmniej mogę sobie pograć w GTA, w Wiedźmina. W lecie będę grał w Neverwinter Nights 2, o ile pozwoli mi majowy projekt. Letni projekt. Geralt. Helio. Mówią, że wysłannikiem Boga powinien wiedzieć z mieczem ognistym. Bzdura! Ponoć zemsty dokonała upiorna bestia! A może wędrowiec, gdy dokonał pomsty, przemienił się w upiornego psa i odszedł? Mam też dużo zadań do wykonania. Są poboczne, są główne, tak. Nie za bardzo ogarniam jeszcze, jak dodawać te informacje o potworach do tego bestiariusza, ponieważ mam tutaj parę, ale w pierwszym akcie na przykład miałem zadanie na zabicie kuli. No i nie mogę tego wykonać, ponieważ nie wypadały mi rzeczy, jakie chciałem i nie miałem notki o nich. Teraz ją mam i teraz mam kolejne zadanie i również nie mam notki, ponieważ widzę, że tutaj jest kilka informacji o tych i dana książka daje jedną informację. Teraz mam zadanie na przykład na topielce i muszą mi wypadać języki topielców, a mi języki topielców nie wypadną, dopóki nie znajdę jakiejś książki informacji o topielce. Więc jeśli ktoś byłby tak miły i mógłby napisać mi, skąd ja mam brać te informacje o tych potworach, to byłbym wdzięczny. Okej. Okay. Dobra, myślę, że tutaj zakończę ten filmik. Tak więc to było na tyle. Więc to może być. Cześć, trzymajcie się. Pamiętajcie, piszcie tylko jedną. Hej tam! No, hej.